Ciao a tutti. Słuchajcie, ja wiem, tak jest, że kiedy jesteście zamknięci w kwarantannie, to musicie zawierać różnego rodzaju kompromisy, różnego rodzaju układy. Układ jest taki, że ja dostałem pokój na pół godziny, młodzi dostali telewizję i kanapę na pół godziny i potem będzie zmiana, tak więc musimy sobie, wiecie, jakoś pomagać, dlatego że no niestety sypialnia była już zarezerwowana wcześniej i no musiałem sobie jakoś poradzić. Słuchajcie, dzisiaj kolejny dzień mojej kwarantanny i chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż na tak zwanych ekspertów, specjalistów, z którymi mamy do czynienia i którzy bardzo często i chętnie wypowiadają się właśnie na temat COVID-19, na temat pandemii i tak dalej. I oczywiście, jak zwykle, na początku podkreślam, nie jestem lekarzem, nie jestem żadnym specjalistą. Jestem tylko człowiekiem, który trochę czyta, trochę się tym interesuje i który próbuje to wszystko, co się dzieje, zrozumieć. Generalnie, słuchajcie, jak wiecie, czasy są takie, czasy social media, czasy internetu, czasy Facebooka, Instagrama i tak dalej, że wszyscy oczywiście są ekspertami. I ja Wam powiem, że ja zauważyłem to już dawno i po raz pierwszy zwróciłem na to uwagę podczas pierwszych sukcesów Adama Małysza, bo wtedy właśnie, kiedy po raz pierwszy Adam Małysz odnosił swoje sukcesy, to właśnie bardzo często, jak się wchodziło do internetu, to mogliście zauważyć, że jakoś tak nagle większość Polaków stała się ekspertami od skoków, zwłaszcza kiedy Adam Małysz miał taki, powiedzmy, gorszy okres, bo w tym dobrym okresie to, wiecie, było ładnie się wybił, ładny najazd, a ten Telemark, to słabo mu ten Szwajcar dał, ten Szwajcar to mu dał słabo, bo za ten Telemark to, ale wiesz, stary, no to Szwajcar, no to Niemiec, nie, oni po niemiecku, to wiesz, Niemcy Adasia nie lubią, a no tak, widzisz, no. Tak było, gorzej troszeczkę, jak już Adam Małysz miał taki gorszy okres i właśnie mu troszeczkę nie wychodziło, to było coś było, źle się wybił, za późno się wybił, wąs źle przyczesany, kombinezon za duży, narty źle nasmarowane. I wiecie, i takich przykładów jest wiele, bo oczywiście potem, idąc dalej, pojawili się w Polsce eksperci od siatkówki, pojawili się w Polsce eksperci od piłki nożnej i teraz, żeby było... Chciałbym Wam wytłumaczyć, że ja nie mam nic absolutnie do ludzi, którzy na przykład, bo są też czasami takie zarzuty, bo to nagle Polacy odnoszą sukcesy w piłce nożnej i wszyscy są kibicami piłki, nagle Polacy odnoszą sukcesy w siatkówce i wszyscy są kibicami siatkówki, a wcześniej się siatkówką nikt nie interesował. To ja oczywiście tutaj nie mam żadnego zarzutu do takich ludzi, bo powiem Wam szczerze, że no... Polacy i Polska i kibice są głodni każdego sukcesu i wydaje mi się, ja na przykład osobiście Wam powiem, że piłki nożnej nie lubię, piłki nożnej praktycznie nie oglądam, ale jak gra polska reprezentacja, to zawsze siadam i kibicuję, chociaż tak naprawdę żaden ze mnie kibic, tak? Ale lubię sobie obejrzeć, lubię sobie poglądać, tak więc nie mam zarzutu do takich ludzi, ale no jeśli już ktoś na przykład by siadł i tak jak ja i by zaczął mówić o Spartolił. Jak on to w ogóle przyjął? Nie? Co, nie umiał strzelać? Strzelać miał baran. Proszę cię, trener, po coś ty go wystawił w ogóle? No to wiecie, to takie rzeczy to też nie można robić, tak? Potem w Polsce też bardzo dużo było ekspertów. Od terroryzmu się pojawiło bardzo dużo ekspertów, jak były wszystkie te zamachy. Pojawiło się dużo ekspertów od polityki, pojawiło się dużo ekspertów. Ostatnim od Formuły 1 pojawiło się bardzo dużo ekspertów, pamiętacie jak Kubica jeździł. Także generalnie teraz jest w Polsce wysyp ekspertów od wirusów i od chorób i jak wejdziecie na strony internetowe, to oczywiście jest 1000 komentarzy i ludzie wiedzą, i ludzie słyszeli, i ludzie czytali i to mi przypomina taką anegdotę jeszcze z czasów uniwersyteckich, z czasów mojego uniwersytetu. A był taki
mój znajomy, który uparł się, że jako pracę magisterską będzie pisał biografię pewnego generała żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, a bo on się tym interesuje, bo on to zna, bo on czyta, bo on lubi i w ogóle on teraz napisze biografię i poszedł do profesora, naszego profesora, który był jego promotorem i zaproponował właśnie, że on by chciał pisać pracę biograficzną na temat tego właśnie generała. I profesor mu powiedział, to może zamiast całej biografii to napisz na przykład pewien okres, pewien wątek, a nie wiem, stosunek na przykład jego do jakiegoś tam powstania w ten sposób, ale nie całej biografii. A on tam uparcie mówił, ale czemu nie, ja będę pisał tak. I w końcu doszło do takiej prawie sprzeczki pomiędzy profesorem i studentem i wtedy student powiedział, a dlaczego nie? A wtedy profesor mu powiedział, no wie pan, ja zajmuję się tym okresem już 45 lat i powiem szczerze, że nie byłbym w stanie napisać biografii, bo jeszcze nie jestem na tyle przygotowany i jeszcze nie wiem na tyle dużo, żeby napisać biografię, którą pan chce napisać po powiedzmy 2 czy 3 latach studiów. O, to właśnie taka anegdota, żeby wam jakby unaocznić to, o czym chcę tutaj powiedzieć, że generalnie ludzie, im mniej się znają, tym bardziej próbują komentować, tym bardziej próbują kreować rzeczywistość, tym bardziej próbują, wiecie, zgrywać mądrych. I w sumie ja zwróciłem już na samym początku tej pandemii, zwróciłem uwagę na to, kto tak naprawdę komentuje czy opisuje sytuację w mediach, tak? Bo wiecie, no czasami piszą ekspert. No jest ekspert, tak? Wypowiada się w danej dziedzinie. I teraz tak naprawdę jestem pewien, że 99% z nas to nawet się zastanowi ekspert, ale czego? Jaki ekspert? Jakie on ma przygotowanie? Jakie on ma CV? A co go upoważnia do tego, żeby wypowiadać się na dany temat, tak? I generalnie w przypadku COVID-19, w przypadku tej choroby to wystarczyło, że ktoś tam miał tytuł doktora, miał tytuł lekarza i już oczywiście był ekspert. I oczywiście tutaj politycy dobierają swoich ekspertów, media dobierają swoich ekspertów. A tak naprawdę umówmy się, że jeśli chodzi o wirusy, to jednak to jest dosyć skomplikowana dziedzina. Dosyć obszerna dziedzina i wiecie, to tak jak no jakiś tam pan doktor, oczywiście nie obrażając nikogo, ale jeśli jakiś pan doktor wypowiada się na temat wirusów, no to teraz ja się pytam, jakie on ma do tego podstawy, tak? To, że mu na pasku napisali ekspert, to jeszcze nie znaczy, że on jest jakimś naprawdę wybitnym ekspertem, tak? Polska i Włochy miały tą samą sytuację, bo ja to mniej więcej prześledziłem, że wypowiadali się ludzie, którzy tak naprawdę no, nie mieli jakiegoś poważnego tytułu do tego, żeby mówić nam, czym jest ta choroba. I zauważcie też, że ludzie nie zwrócili w ogóle uwagi na to, że mamy przede wszystkim wirusologów i epidemiologów, tak? A więc to są dwie różne dziedziny, które oczywiście ze sobą muszą współpracować, ale zajmują się dwoma kompletnie różnymi, choć powiązanymi ze sobą, zagadnieniami, tak? Troszeczkę poczytałem i miałem to szczęście, że od samego początku zacząłem się tym bardziej interesować, o czym wam już mówiłem w moim pierwszym filmiku, który nagrałem w ogóle bardzo późno, bo już tysiące filmików krążyły po internecie, kiedy ja w ogóle zdecydowałem się powiedzieć coś na ten temat, ale ja wiem, wyświetlę wam go, żebyście sobie zobaczyli, żebyście sami ocenili, bo wydaje mi się, że starałem się do tego podejść jak najbardziej kompetentnie z punktu widzenia osoby, która tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia na ten temat i na temat tego, co się dzieje. Czyli tak jak 99% społeczeństwa i tak jak powiem to, większa część ludzi, którzy podawani są za ekspertów w telewizji, w mediach i tak dalej. A dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam dlatego, że we Włoszech, ale też mogę chyba jednak troszeczkę porównać sytuację polską, chociaż znam ją troszeczkę mniej. W ogóle jeśli chodzi o pierwszą falę, to w Polsce mieliśmy troszeczkę lepiej, bo tych zakażeń jednak było dużo mniej.
tu we Włoszech było tych zakażeń o wiele więcej, ale medialnie sytuacje były bardzo podobne. Otóż tutaj we Włoszech od samego początku, na co ja zwróciłem uwagę, wypowiadało się bardzo dużo ekspertów i zależnie od tego, jaki kanał włączyliście, czy to była Italia 1, czy to było Rai 2, czy to była, nie wiem, siódemka, czy to było, nie wiem, kanał 5 i tak dalej, kanale 5, to każdy miał tam swojego eksperta, który tam się wypowiadał właśnie na temat tego, co się teraz dzieje i że w ogóle, wiecie, generalnie to teza była taka, że jest źle i że będzie coraz gorzej, tak? I w gazetach było to samo. I o ile na przykład w Niemczech od samego początku, przynajmniej tak powiedzieli mi moi znajomi, jest jeden człowiek, który się tak naprawdę zajmuje całą tą epidemią, to jest Christian Drosten. I ja sobie tam sprawdziłem mniej więcej życiorys tego człowieka i wydaje się, że ma on wszelkie podstawy do tego, żeby mówić i zajmować się właśnie tą chorobą. W Szwecji na przykład tam był jakiś specjalny komitet powołany, właśnie złożony z kilku naukowców i to oni głównie zajmowali się tą epidemią, pandemią, chorobą. Natomiast we Włoszech, podobnie jak w Polsce, to głównie polegało to na tym, że są politycy, oni mówią, oni decydują, a żeby poprzeć swoje teorie, no to oni mają tam tych swoich ekspertów, którzy przyprowadzają i których jedynym zadaniem to jest to, żeby potwierdzić, że właśnie to, co mówi ten polityk, to właśnie to jest to i to jest prawda i tutaj jest mój ekspert i właśnie ten ekspert wam to zaraz potwierdzi. Słuchajcie, mówię wam to dlatego, że teraz tutaj u nas we Włoszech coraz częściej dochodzi do głosu, czy coraz częściej słyszalny jest człowiek, który nazywa się Giorgio Palù. O dziwo jest on profesorem mikrobiologii i wirusologii o famie międzynarodowej i to jest człowiek, który posiada takie CV, że tym swoim CV to by mógł obdzielić wszystkich włoskich ekspertów, którzy do tej pory się wypowiadali i jeszcze by mu zostało, żeby obdzielić polskich i jeszcze by mu pewnie zostało. To jest człowiek, który tak naprawdę do tej pory unikał mediów, unikał telewizji, unikał gazet. To jest człowiek, którego nie znajdziecie na Wikipedii. A dla przeciętnego człowieka teraz, oj, jak nie macie na Wikipedii, jak nie ma kogoś na Wikipedii, to tego człowieka nie ma, tak? No nie, jak chcecie sobie znaleźć CV profesora Palù, to albo sobie wpiszecie Giorgio Palù CV w Google, albo wejdziecie sobie na stronę Uniwersytetu w Padwie, tam możecie sobie dokładnie sprawdzić jego CV. I to nie jest tak, że tego człowieka nigdy nie było, bo na YouTubie są jego filmiki, ale on nigdy nie był słyszalny z racji tego, że od samego początku, bo ja sobie właśnie przejrzałem wszystkie jego filmiki, tam troszeczkę teraz, a wiecie, siedzę na kwarantannie, mam czas, sobie poszukałem i dotarłem do jego filmików z lutego, ze stycznia, z grudnia, gdzie on oficjalnie mówił, że no nie możemy mówić o jakiejś wielkiej pandemii, nie możemy mówić o jakimś śmiertelnym wirusie. Od samego początku twardo mówił, że to nie tak, że to idzie w złą stronę, że nie trzeba panikować. On podkreślał, że mamy do czynienia z wirusem, z grupy koronawirusów, które znamy od lat i podkreślał to, że w porównaniu na przykład z wirusem SARS i MERS, gdzie ta śmiertelność była na poziomie 10% i 30%, to ten wirus tak naprawdę jest niegroźny, że musimy do tego podejść na spokojnie. I właśnie dlatego on no nie był słyszalny, czy powiedzmy nie był medialny, i dlatego nie był słyszalny, bo nie był za bardzo medialny, bo oczywiście tutaj media od razu się rzuciły, ja wam mówiłem i znowu i tutaj też to podkreślam, że ta pandemia jest głównie medialna i on po prostu nie wpisywał się w nurt, który przyjęły media, wiecie, totalnej zagłady, totalnego kataklizmu, globalnej pandemii i day after after tomorrow. Także on po prostu gdzieś tam udzielał jakichś wywiadów, coś tam sobie mówił, no ale do nas, do mnie na przykład, bardzo długo nie mogłem dotrzeć do takiego człowieka, bo po prostu ani w mediach, ani w gazetach o nim nic nie słyszeliśmy. I on powiedział bardzo mądrą rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę. Powiedział, wytłumaczył jedną bardzo mądrą rzecz. Otóż we Włoszech teraz mamy taką sytuację, ale nie tylko we Włoszech, bo i w Polsce, i na całym świecie, że w przypadku chorych na COVID-19
mówimy o tak zwanych objawowi, bezobjawowi, czyli symptomatico, non-symptomatico, czy con syndromi lievi, czyli powiedzmy z niezbyt mocnymi, ze słabymi objawami, do których można by pewnie podciągnąć też mnie, bo ja takie, powiedzmy, nie miałem jakichś tam strasznych objawów, bo na szczęście nie wylądowałem ani w szpitalu, ani nigdzie, tylko po prostu, tak jak wam mówiłem, głowa, gorączka i tak dalej, no to są takie słabe objawy. Ale on zwrócił, czy powiedział taką rzecz, która mi dała bardzo do myślenia. Otóż powiedział, że bezobjawowy, tak? Jeśli ktoś jest pozytywny na koronawirusa, to nie znaczy, i teraz uważajcie, bo to jest ważne, co wam powiem i chciałem, żebyście to dobrze zrozumieli. Powiedział, że osoba, której test, czy właśnie ten wymaz, który u nas się robi, jest pozytywny, nie znaczy, że ta osoba była, czy jest chora na COVID-19. I to mnie, słuchajcie, otworzyło po prostu mózg, mówię, o co tu chodzi? Chodzi o to, że może być tak, że mieliście kontakt z jakąś częścią wirusa, ona mogła być albo martwa, albo niewystarczająca, żeby po prostu spowodować u was chorobę. Czyli mogliście mieć kontakt z wirusem, który po tym, jak zrobicie sobie test, ten test będzie pozytywny, bo mieliście kontakt z jakąś częścią kwasu nukleinowego wirusa, ale to nie znaczy, że byliście zakażeni, czyli to nie znaczy, że byliście chorzy. I to nie znaczy, że możecie zakażać innych, bo ta część wirusa, którą macie, po prostu jest niewystarczająca. I to prowadzi do prostego wniosku, że statystyki, którymi się posługujemy, są po prostu, ja nie mówię sfałszowane, bo ja jestem daleki od tego, żeby teraz mówić, że ktoś tam fałszuje specjalnie i tak dalej, chociaż coraz częściej się nad tym zastanawiam, ale no nie. Ale no powiedzmy, są niezbyt precyzyjne, tak to nazwijmy. No bo skoro podciąga się pod te osoby, wiecie, robi się, ja znam takie osoby, znam dużo takich osób, którym zrobili po prostu test, z racji tego, że na przykład tak jak ja, mieli kontakt z osobą pozytywną, w naszym przypadku oboje byliśmy objawowi, tam ze słabymi objawami, ale mieliśmy objawy, ale mam takich znajomych, którzy na przykład, moja znajoma miała właśnie też, była zakażona i leżała w domu i zrobili ten test jej narzeczonemu i potem koleżance z pracy i drugiej koleżance i one, wszystkie te trzy osoby były pozytywne, ale wszystkie te trzy osoby wyglądały tak jak ja teraz. Czyli nie miały najmniejszych, słuchajcie, objawów choroby, czyli żadnego kataru, żadnego bólu głowy, żadnych problemów oddechowych, po prostu nic. Ale o tych osobach mówi się, przynajmniej u nas, ale w Polsce też, mówi się chorzy na COVID, ale bezobjawowi. No to właśnie tutaj profesor Giorgio Qualù mówi, że te osoby, one no niekoniecznie były chore. Niekoniecznie. One raczej teoretycznie miały kontakt z jakąś częścią wirusa, ale nie zachorowały, a już na pewno nie będą go przenosić dalej, tak? I tu mamy z jednej strony właśnie zafałszowane statystyki. Z drugiej strony też, ja sobie tam poprzejrzałem kilka filmików i tak jak na przykład się mówi, wiecie, że pandemia i tak w ogóle jest strasznie dużo zakażeń, już na świecie 34 miliony zakażeń, dzisiaj sprawdzamy, chyba teraz mamy, nie wiem, mam nadzieję, że się nie pomylę, ale chyba na dzień dzisiejszy mamy 34-35 milionów zakażeń na koronawirusa na świecie, gdzie właśnie 85, a niektórzy mówią 90, a niektórzy mówią 95% przechodzi bezobjawowo. Tak, czyli są to osoby, które nie mają objawów albo mają słabe te objawy. A na przykład ja sobie sprawdziłem taki wirus, który się nazywa denga. To jest wirus, który w Europie występuje w mniejszym stopniu. Mieliśmy niedawno w Wenecji jakieś tam właśnie parę osób chorych na dengę, ale to jest głównie wirus, który występuje w Ameryce Południowej, w Azji, w mniejszym stopniu w Afryce, ale gdzieś powiedzmy na Wyspach Pacyfiku i tak dalej, przenoszone przez komary. I na tą chorobę rocznie zapada 500 miliona ludzi. 500 milionów ludzi, słuchajcie, rocznie choruje na dengę, która też oczywiście nie jest
jakąś chorobą, która zbiera na szczęście jakieś ogromne żniwo i czy powoduje bardzo dużo zgonów. Oczywiście też 80% ludzi w przypadku tej choroby przechodzi ją bezobjawowo, no ale no to tu jest chyba większa pandemia, no wiecie, 34 miliony, a tutaj macie 0,5 miliarda rocznie. No to jest różnica. Oczywiście też niektórzy powiedzą tak, ale też trzeba zobaczyć na śmiertelność i tak dalej. No to też jest prawda, słuchajcie, ale w przypadku COVID-19 moim zdaniem statystyki zgonów też nie do końca są adekwatne do rzeczywistości, bo ja daleki jestem od twierdzenia, bo na to dowodów oczywiście absolutnie nie mam, że ktoś na przykład zmarł, nie wiedzą co mu wpisać, i wpisują mu w akcie zgonu COVID, tak, specjalnie, bo tam szpitalom za to płacą i tak dalej. Myślę, że mam nadzieję, że aż tak źle nie jest. Ale słuchajcie, znam przypadki, że na przykład osoby, które chorowały na raka płuc, a zachorowały też przy okazji na COVID i wpisuje się w akcie zgonu jako przyczynę, że właśnie ta osoba zmarła na COVID-19. Ale z drugiej strony ciężko w ogóle o takich rzeczach mówić, bo to zawsze, pamiętajcie, ja to zawsze podkreślam, że każda osoba, która odchodzi od nas, pozostawia bliskich, pozostawia, nie wiem, ojca, matkę, żonę, męża, dzieci, ale jeśli chodzi o to, że wpisuje się takiej osobie w akcie zgonu COVID-19, a ta osoba miała raka z terminem, powiedzmy, nierokującym, to czy gdyby ta osoba była zdrowa i zaraziłaby się COVID-19, czy ona odeszłaby od nas? Czy miałaby szansę na przeżycie? Wydaje mi się, że raczej na pewno miałaby szansę na przeżycie, tak? Zresztą to wszyscy mówią. No bo większość osób miała tam choroby współistniejące, tak? To też od razu wam też chcę was na to uczulić, żeby jednak, wiecie, nie do końca lekceważyć, bo osoby, bo wiecie, to jest tak, wszyscy tam pandemią, nie możemy panikować i tak dalej, ale pamiętajcie jednak, że są wśród nas osoby, które mają jednak jakieś problemy właśnie ze zdrowiem, które dla nich kontakt z tą chorobą może mieć dużo poważniejsze konsekwencje niż na przykład, nie wiem, dla mnie albo dla innych osób, które są potencjalnie zdrowe. Ale też umówmy się, że nie możemy popadać właśnie w panikę, bo to, co nam chcą pokazać, to, co chcą wykreować media, no to tak naprawdę nie do końca ma odzwierciedlenie w prawdzie. I temu właśnie o tym wam dzisiaj powiedziałem i właśnie chciałem wam powiedzieć o tej rzeczy, która moim zdaniem jest bardzo ważna, bo sytuacja, w której najprawdopodobniej osoby z wynikiem pozytywnym, znaczy nie najprawdopodobniej, ja wam od razu powiem, dla mnie ten człowiek jest wiarygodny. I ja sobie obejrzałem parę jego filmików, jeśli ktoś z was posługuje się językiem włoskim, czy zna język włoski chociaż trochę, to wpiszcie sobie Giorgio Palù na YouTubie i posłuchajcie sobie nie tylko o COVID-19, ale też on się wypowiada na temat wielu innych wirusów. I dla mnie to jest taki człowiek, który no zna się chłop, całe życie się tym zajmuje i zna się i na pewno się zna bardziej niż ci eksperci, którzy gdzieś tam w telewizji pokazują, no bo umówmy się, że u nas to dochodzi już do takich absurdów, że pojawia się ekspert na zasadzie, to tak jakbym, nie wiem, pojechał tutaj do mnie do miasteczka, wziął panią z apteki i poprosił, żeby się wypowiedziała na temat COVID-19 i potem bym napisał ekspert. A ta pani, pomimo tego, że zna się doskonale na tym, co robi i bo pracuje w aptece i zna się na wielu rzeczach, ale umówmy się, że ekspertem od wirusologii to ona jest średnim, tak? Tak samo jak bardzo dużo osób z nas zdaje się jakoś czy emocjonalnie angażuje się w to, co mówią nasi celebryci, bo oni teraz co dziwne. Dla mnie to też ja. Oczywiście nikomu nie odbieram, czy nie neguję, czy jeśli ktoś naprawdę przechodził ciężką chorobę, to ja mu współczuję, ale dziwnym trafem większość naszych celebrytów przechodzi tą chorobę bardzo ciężko. I nie ma nawet jednej takiej osoby, która by powiedziała, nie no, no spoko, no leżałem, miałem gorączkę, ale słuchajcie, no nie panikujcie, nie? Oni w głównej mierze to w ogóle straszne tragedie. A teraz oczywiście bez nazwisk, bez imion, ale
trochę obserwuję i też mówię nie tylko o polskiej sytuacji, ale też o włoskiej sytuacji, bo są też takie sytuacje u nas, że po prostu człowiek się wypowiada, że to jest taka choroba, słuchajcie, że on tak chory jest, że on nie może wstać, on w ogóle płuca mu rozrywa, nie może oddychać, ale już za dwa dni, słuchajcie, gdzieś tam sobie biega, lata, się okazuje, że złamał kwarantannę i że w ogóle jest tak. No to wydaje mi się, że w moim przypadku, gdzie ja jakoś tak strasznie nie byłem chory, ale no przez te 3-4 dni to powiedzmy nie byłem na tyle sprawny, żeby tam gdzieś jeszcze wywiadu udzielać, jakiś gdzieś tam jeździć, skakać i się cieszyć, bo no wiecie, sami wiecie, jak jesteście czasami chorzy, macie przeziębienie, grypę, no to nie jesteście w 100% formie i rzadko się zdarza tak, żeby nawet w przypadku grypy szybko tam po 2 dniach wrócić nagle do 100% formy i być, wiecie, hura, a tu takie przypadki są. Także to też takie, wiecie, chociaż od razu zaznaczam, że absolutnie nie odbieram niczego osobom, które tam mówią noście maseczki i tak dalej, bo jeśli to są osoby, które są znane i mogą wpływać na inne osoby, tutaj na przykład Robert Lewandowski, który wychodzi i mówi, słuchajcie, zakładajcie maseczkę, to dla mnie to jest człowiek, który oprócz tego, że jest świetnym piłkarzem, ma jeszcze klasę i jak najbardziej może zaapelować, jeśli kogoś to uczuli, ten ktoś będzie sobie nosił maseczki, to okej, nie ma problemu. I na pewno ma większą klasę niż inny znany piłkarz, który zachorował na COVID, a potem wiecie, selfie na basenie, takie tam z COVID-em przy basenie. To takie trochę niepoważne zachowanie, bo też znowu nie możemy oczywiście podchodzić do tej sytuacji na zasadzie, że wszyscy ją przejdziemy tak i że będzie ok. Bo to, co ja wam chcę podkreślić w tym filmiku, to to, żebyście oczywiście nie lekceważyli, bo żebyście mnie nie zrozumieli. Nie chodzi mi o to, żebyście sobie lekceważyli tą chorobę, bo żadnej choroby nie można lekceważyć, bo czy to będzie COVID-19, czy to będzie grypa, słuchajcie, czy to będzie przeziębienie, po którym możecie mieć jakieś powikłania, żadnej choroby nie możecie lekceważyć, ale też no, chciałbym, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że nie możemy żyć w terrorze medialnym i bać się, bo na dzień dzisiejszy większym prawdopodobieństwem jest to, że zginiecie w wypadku samochodowym, niż że umrzecie na COVID. I to może brzmi okrutnie, ale to jest prawdziwe. A każdy z nas, przynajmniej albo większość z nas, samochodem jednak codziennie jeździ. Mówię każdy albo większość, no bo ja akurat przez najbliższe 10 dni samochodem jeździł nie będę. Ale każdy z nas, słuchajcie, jeździ codziennie, porusza się samochodem i podchodzimy do tego normalnie, tak? W Polsce na przykład, słuchajcie, 70% zgonów rocznie, zgonów, których w ciągu roku jest ponad 400 tysięcy, to też jest to, że musicie znać odpowiednią skalę. W Polsce mamy ponad 400 tysięcy zgonów rocznie, z czego 70%, słuchajcie, to są choroby układu krążenia i nowotwory. A w tych 30% to potem właśnie macie różnego rodzaju wypadki, samobójstwa, różnego rodzaju inne, poważne, przewlekłe choroby. W tym też potem możecie sobie wliczyć oczywiście grypę i możecie w sobie wliczyć COVID-19, ale wtedy zauważycie, że tak naprawdę skala rzeczywista jest o wiele mniejsza niż ta, którą chcą nam wykreować media. I teraz na koniec, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo na pewno każdy z was mi powie, no tak, ale spoko, teraz ty znalazłeś jednego człowieka, który dla ciebie jest wyrocznią i nie będziemy słuchać innych. No nie, to też nie jest tak. Ja wam powiem, dlaczego Giorgio Palu jest dla mnie wiarygodny. No po pierwsze, słuchajcie, ma takie CV, które jest bardzo wiarygodne i które jest naprawdę imponujące, to jest raz. Po drugie, od samego początku mówi to samo. On od samego początku, odkąd wybuchła ta pandemia, mówi to samo. A po trzecie, na co zwróciłem uwagę i co moim zdaniem też jest ważne, coraz częściej słyszalny jest w mediach, teraz u nas, co wiąże się z tym, że coraz więcej ludzi, podobnie jak w Polsce, mówi halo, halo, ale coś tu jest nie tak, bo znowu nas chcecie pozamykać, znowu nas straszycie, ale umówmy się, że teraz jest coraz więcej takich osób, którzy znają ludzi, którzy byli chorzy, znają ludzi, którzy
są chorzy i mówią, to nie jest tak, jak wy mówicie, może albo nie do końca tak, jak wy mówicie. I w tym momencie media coraz częściej właśnie próbują wsadzić gdzieś tam właśnie paluże, by on tam powiedział, bo oni niby, wiecie, go tam teraz słuchają, bo to jest ekspert. W prostych słowach chcę powiedzieć, że po prostu media zaczynają czuć, że coś jest nie tak i że zaczyna im po prostu ta płyta, zaczyna się trochę zdzierać i za chwilę zaczną, wiecie, zaczną odwracać kota ogonem i zaczną mówić, nie, no ale myśmy od samego początku mówili, jaka pandemia, od samego początku żeśmy wam mówili, że nie ma w ogóle żadnej pandemii. Musicie, słuchajcie, słuchać mądrych ludzi. I teraz ja wiem, że najprawdopodobniej sytuacja stanie się taka i już to się dzieje, bo ja zauważam też to u nas, że coraz bardziej popularni są znowu ci ludzie, którzy z drugiej strony są totalnie negują, oni uważają, że to jest jakiś wielki spisek globalny i tak dalej i oni są na przykład bardziej słyszalni niż taki na przykład profesor Giorgio Palù, który mówi, no nie, to słuchajcie, to nie można powiedzieć, że nie ma, no jest wirus, jest, słuchajcie, nowy wirus, podkreślam, ja już to mówiłem w poprzednim filmiku, nie pierwszy i nie ostatni, słuchajcie, bo tak samo jak wirusy, coś mi tutaj lata, wiecie, tak jak wirusy, o których słyszeliście mniej, bo zostały gdzieś tam właśnie w Afryce, taki czy na Półwyspie Arabskim, takie jak SARS, takie jak MERS, które należą do koronawirusów, które są o wiele bardziej niebezpieczne, ale one były mniej medialne, zostały tam, ale to też były nowe wirusy, to nie są wirusy, które nagle gdzieś tam zawsze z nami były, to są wirusy w miarę nowe, które podobnie jak COVID-19 pojawiły się wśród ludzi. Tak jak COVID wam mówiłem, znaczy COVID, ten SARS-CoV-2, no bo wiadomo, że COVID-19 to wam też tłumaczę, że to jest choroba. Przez nietoperze, czy przez pangolina z nietoperzy właśnie przeszedł wirus na człowieka i się zmutował i teraz mamy sytuację taką, jaką mamy. No ale umówmy się, że to nie pierwszy i niestety nie ostatni. I takie wirusy będą się pojawiać. W ogóle moja znajoma, która jest pediatrą, mówi, że wirusów oddechowych, które ona obserwuje wśród dzieci o różnej nazwie, tych wirusów jest naprawdę ogromna ilość i one tam różnią się między sobą, ale ich jest naprawdę o wiele więcej. I no nie może być takiej sytuacji, że za każdym razem, jak będzie się pojawiał jakiś nowy wirus, który powiedzmy nie ma jakiegoś ogromnego czy wielkiego współczynnika śmiertelności, a więc nie jest tak bardzo niebezpieczny, to nie może polegać walka nasza z tym wirusem na tym, że będziemy wszystkich zamykać, wszystko izolować, bo no, to tak nie działa. Słuchajcie, pamiętajcie, 70% wszystkich chorób w Polsce to są choroby układu krążenia i nowotwory. 70%. I w ogóle co piąty Polak, słuchajcie, choruje na nowotwór, a skala pomiędzy COVID-19 a nowotworem, słuchajcie, to jest nie do porównania. I o tym na przykład nikt się nie boi jakoś jest bardzo mało ludzi, którzy nie boją się, że zapadną, czy zachorują na raka. Jakoś nie widzę, żeby nagle wszyscy przestali palić papierosy, tak? Bo to jest jedna z przyczyn chorób, czy zachorowania na raka płuc, tak? Bardzo dużo osób nadal pali papierosy, tak? A bardzo dużo osób, na przykład te same osoby boją się, że zachorują, kurczę, na COVID i chodzą w maseczkach i w rękawiczkach i nie wychodzą z domu, bo jest w ogóle COVID i tak dalej. Ja wam powiem, że ja o wiele bardziej boję się na przykład, że mnie dopadnie jakieś straszne choróbsko, a COVID, no COVID mi już dopadł, tak, ale nawet wcześniej, powiedzmy, nie byłem tak steroryzowany jak większość z was pewnie, bo na pewno wielu z was jest steroryzowanych i boi się, bo sobie myśli, że kurczę, złapię, to już będzie po mnie. A tak nie jest. Także ja bym chciał bardzo, żebyście zwrócili właśnie uwagę na to, że statystyki, które wam puszczają, które czytacie codziennie, te statystyki tak naprawdę nie do końca są adekwatne do rzeczywistości. To jest raz. Po drugie, chciałbym, żebyście zrozumieli, że
może was spotkać, niestety, może was spotkać w życiu coś o wiele gorszego. Ta choroba nie jest taka straszna, ta choroba w głównej mierze jest medialna. Przy czym pamiętajcie też, żeby jednak nie lekceważyć, bo żadnej choroby nie można lekceważyć i ta choroba też może mieć daleko idące konsekwencje. To nie jest tak, że będziemy teraz mówić, że nie, co tam, jakiś COVID. No nie, ale tak podkreślę to jeszcze raz, tak jak mówiłem na początku, słuchajcie, nawet grypy nie można lekceważyć, żadnej choroby nie można lekceważyć, słuchajcie, trzeba dbać o siebie. Trzeba się zdrowo odżywiać, trzeba się dużo ruszać, trzeba się mniej stresować, słuchajcie, a mniej stresu to oznacza mniej telewizji i mniej gazet na dzień dzisiejszy, słuchajcie. Wyłączcie media, a nie czytajcie w ogóle gazet. Jeśli macie taką możliwość, wyjdźcie sobie na świeże powietrze, nie zakładajcie masek w lesie, słuchajcie, czy na spacerach, czy ja teraz, nie wiem, przyjdą i mnie zamkną, bo mówię, żeby nie zakładać masek, ale słuchajcie, jeszcze jak mogłem wychodzić, byłem w parku i widziałem w parku, nad rzeką, tu drzewa, słuchajcie, tu rzeka, tu ptaszki śpiewają, całe rodziny, z dzieciakami, małymi, w maskach. O kurcze, my tutaj mamy naprawdę świeże powietrze i ja rozumiem, gdybyście mieszkali gdzieś, nie wiem, koło fabryki jakiejś, która dymi i kopci, ale no, jeśli mieszkacie gdzieś na wsi albo mieszkacie gdzieś w pobliżu lasu, albo jesteście w parku, to no bez przesady, słuchajcie, zwłaszcza, że znów Giorgio Palu, bo to akurat będę się cały czas na niego powoływał, on twierdzi, że sytuacja, w której wyjdziecie ulicą i po drugiej stronie ulicy idzie człowiek i on jest zarażony, a wy nie, sytuacja, że wy zostaniecie zarażeni, a jest praktycznie zerowa, czy jest zerowa, nawet gdyby ten człowiek kichnął, on będzie po drugiej stronie ulicy, to wszystkie te teorie, czy wszyscy ci eksperci, którzy mówią cząsteczki, te droplet, tak? Droplet koronawirusa, to one przemieszczają się nawet na 8 metrów gdzieś tam słyszałem, na 12 metrów, nie wiem, kurde, jakieś skrzydła mają i dostają skrzydeł. Nie, tak jak powiedział profesor, naprawdę w bardzo specyficznych warunkach, a więc przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych, w pomieszczeniach, gdzie właśnie nie ma dużej wilgotności, w przypadku, kiedy człowiek naprawdę kicha, ale tak jak kiedyś, wiecie, kichali i jak się kichało, tak wiecie, poważnie i mocno i głęboko, to wtedy, jeśli jesteście w dystansie metra, półtora metra od takiego człowieka, to mogą te kropelki do was dolecieć. Mogą. Ale w momencie, kiedy jesteście po drugiej stronie ulicy, na świeżym powietrzu i dam jakieś teorie, że wiatr będzie wiał w waszą stronę, to nie, słuchajcie, to nie. Dobra, słuchajcie, bo się rozgadałem, to by było na tyle. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, to jest po pierwsze. Nie stresujcie się, nie bójcie się, żyjcie tak jak żyliście do tej pory, albo starajcie się żyć tak jak żyliście do tej pory. Chociaż bardzo wiele ekip rządzących stara nam się to utrudnić, głównie we Włoszech i w Polsce, bo o tych dwóch krajach mówię. Jeśli ktoś z was żyje, słuchajcie, w Niemczech, albo we Francji, albo w innych krajach, to ja bardzo chętnie poproszę was, żebyście mi napisali, jak wygląda sytuacja u was, bo bardzo bym się chciał dowiedzieć, a no ciężko mi się dowiedzieć tutaj z naszych mediów, raczej to jest praktycznie niemożliwe, bo przekaz jest wszędzie tak sam, jest w ogóle wszędzie jest tak tragicznie, że u nas jest tragicznie, tam jest jeszcze tragiczniej, a tam jest jeszcze najbardziej tragicznie. Także z mediów się nic nie dowiem, także bardzo bym chciał, żebyście, jak macie możliwość, to żebyście mi napisali w komentarzach, jak wygląda sytuacja w innych krajach, bo chętnie poczytam i chętnie się dowiem. I to tyle i widzimy się w następnym filmiku z kwarantanny. No. A teraz idę oddać pokój, bo się rozgadałem i teraz będzie dla mnie telewizor, a dla nich pokój. Na razie.